Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wprowadziło wizy dla Rosjan, a pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turchynow zapowiedział, że jeśli do godziny 21, czyli 20 czasu polskiego, nie zakończą się prowokacje wobec ukraińskich wojskowych, a szef marynarki wojennej Ukrainy nie zostanie uwolniony, władze Ukrainy podejmą działania wobec Rosji. Mają być to działania o charakterze technicznym i technologicznym. Przypomnijmy, że Krym uzależniony jest od dostaw ukraińskiej energii elektrycznej i wody dla potrzeb rolnictwa. Na zajętym przez Rosjan półwyspie nadal działają telefony komórkowe kijowskich sieci i bankomaty ukraińskich banków.